twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Budowa sieci wodociągowej, obiektów sportowych, Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej to tylko niektóre z inwestycji realizowane w gminie Bożęcin dzięki wsparciu funduszy unijnych w perspektywie 2007-2013. W ostatniej kadencji samorządu na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono ponad 55 milionów złotych, z czego aż 33 miliony pochodziły ze środków zewnętrznych. Podsumowanie zadań, które udało się zrealizować w gminie, odbyło się w świetlicy wiejskiej w Warysiu. Na spotkaniu nie zabrakło władz samorządowych, regionalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Warto wspomnieć o trzech takich istotnych projektach, które nas wyróżniają w skali Małopolski i na tle innych gmin. Mowa tutaj o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Bożęcin. Byliśmy pionierem działań w tym zakresie w ramach tego projektu. Drugi taki istotny projekt to projekt przebudowy i rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej. Trzeci projekt, Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Bożęcinie. Jesteśmy w fazie finalnej procesu budowlanego. Sam obiekt będzie oddany do użytku w styczniu przyszłego roku i będzie skupiał w sobie funkcję domu pomocy społecznej na 110 osób, jak również rehabilitacji. Podczas spotkania rozmawiano także o nowej perspektywie finansowej, zadaniach na przyszłość, które mogą być realizowane dzięki wsparciu środków unijnych. Aby wszystkie środki europejskie wykorzystać, musimy zrealizować inwestycje rzędu 18 miliardów złotych, a więc wyzwanie jest naprawdę ogromne, ale jestem dobrej myśli. Mamy pomysły, no, które trzeba już czas najwyższy realizować, stąd też jeszcze w czerwcu będziemy starali się pierwsze konkursy już ogłaszać. W tym okresie Małopolska otrzymała gigantyczną kwotę 3 miliardów euro. Do tej pory takich środków budżet Małopolski, budżet sejmiku nie miał do dyspozycji i dlatego też chcemy to mądrze zagospodarować. Te najbliższe kilka lat to będzie naprawdę czas intensywnej pracy i cały czas staramy się nie tracić z oczu efektu, który sobie założyliśmy, pamiętając, że jest w tej chwili zupełnie inna filozofia przydziału tych środków unijnych. Myślę, że środki to raz, a dwa to trzeba znaleźć sposób na to, jak te środki pozyskać. I myślę, że to spotkanie jest takim przykładem, gdzie tutaj dwie gminy, gmina Bożęcin, gmina Szczurowa, przymierza się tego tematu. Zresztą my współpracujemy z wieloma innymi gminami i myślę, że współpraca gmin to jest najlepszy sposób. Natomiast każdy z nas ma swoje pomysły, są projekty już przygotowywane. Wiele gmin korzysta z naszego doświadczenia. My też korzystamy z doświadczenia innych gmin. Także no, cieszy to, że potrafimy się w regionie wzajemnie uzupełniać. Korzystając z zasobu, no to po prostu będą mogli z tego korzystać. No i to, co najważniejsze, że praktycznie nie trzeba będzie prowadzić badań geodezyjnych, bo dzisiaj można sfilmować.